Ewangelii Jana, w 8 rozdziale 30, od 31 do 32 wersetu jest napisane tak. Mówi do nich Jezus. Co ciekawe, do kogo mówi Jezus? Do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Czyli On nie mówi do ludzi, którzy zaprzeczali Jego mesjaństwu. Czyli to byli ludzie, którzy uwierzyli, że On jest Mesjaszem. To jest bardzo ważna kwestia. To, że ktoś wierzy, że Jezus jest Panem, Bogiem czy Zbawicielem. Rozumiecie? To, że ktoś w to wierzy. To, że ktoś wierzy w te fakty. Niczego nie zmienia w tym. Ponieważ w tym kraju 90% ludzi jest absolutnie przekonanych o tym, że Jezus umarł na krzyżu i wstał z matki. I nazywają Go Panem. Taki mamy stan tego kraju. Ale Jezus mówi do ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiemy, że tutaj jest, że nie umarł na krzyżu, nie wstał z martwych, nie ma jeszcze złożonej ofiary za grzech, a więc nie ma jeszcze w zasadzie naruszonej tej koniunkcji duchowej, która jest na tamten czas jedyna możliwa. Ale Jezus teraz co o nim zapowiada, mówi, to jest za mało. Oczywiście to tutaj mówi o Nowym Narodzeniu przede wszystkim. On tutaj o tym mówi, on prorokuje o tym Nowym Narodzeniu. Natomiast on pokazuje bardzo ważną wiadomość, że istnieje coś takiego, jak nadrzędna siła we wszechświecie i tą siłą jest prawda. Przyjaciele, prawda to jest coś absolutnie pierwszego. Nie ma nic przed prawdą. Miłość wyrasta z prawdy. Łaska jest wynikiem funkcjonowania prawdy. Prawda jest pierwsza. Rozumiecie? Prawda jest pierwsza. I na początku tej szkoły chciałbym, żebyśmy te rzeczy w sobie bardzo mocno ugruntowali, że prawda jest pierwsza. A więc wszystko, co nie wynika z prawdy, obojętnie jaki to będzie miało wizerunek, jak bardzo to będzie Boże, tak zwane, to to w praktyce, tak, jest niemożliwe do zastosowania, tak? A kiedy sięgniemy do głębi zagadnienia, dowiemy się, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic. Wiecie, mówi się tak, Bóg jest miłością. Bardzo dobrze, Bóg jest miłością. Tylko posłuchajcie, Jezus nigdy nie powiedział, że jest miłością. Kto powiedział, że Bóg jest miłością? Święty Jan. Zgadza się? Jest bardzo ważne. To jest prawda, że Bóg jest miłością. To jest objawiona prawda. Tak? To jest objawiona prawda. Ale Jezus, chodzący tutaj po ziemi, nigdy, nigdy nie przedstawił się jako miłość. Wiecie, dlaczego on się nie przedstawił jako miłość? Dlatego, że kiedy Jezus chodził tutaj po ziemi, to Jego głównym zadaniem było położyć podwalinę pod dalsze funkcjonowanie Królestwa. I teraz jak się przedstawia Jezus na tej ziemi tutaj? Mówi, ja jestem prawda. Rozumiecie to? To wyszło z Jezusa. On powiedział, ja jestem prawda. To jest szok. Prawda jest najważniejsza, podstawową, wytyczną Bożą. Jest pierwszym prawem. Rozumiecie? To jest pierwsze prawo. Pierwsze prawo. To jest coś, co daje nam grunt do dalszego funkcjonowania. Jeżeli człowiek Boży, człowiek, który narodził się z Bożego Ducha,
nie zrozumie, że jego życie musi być umocowane na prawdzie i tylko na prawdzie, to człowiek ten wcześniej czy później polegnie albo nie dokona swojego biegu należycie na tej ziemi. Prawda. I teraz, co to jest prawda? Przyjaciele, prawda to jest zgodność. Zapiszcie sobie tą definicję, to jest ważna rzecz. Prawda to jest zgodność ludzkich poglądów, przecinek, sądów, przecinek, toków myślowych, przecinek, emocji, przecinek, decyzji i działań ze stanem rzeczywistym. To jest prawda. Prawda to jest zgodność ludzkich, czyli moich i twoich, poglądów, osądów, toków myślowych, emocji, zaznaczam, decyzji, tak? I działań ze stanem rzeczywistym. To jest zgodność. Zgodność. Jeżeli następuje niezgodność, tam jest taki prosty przykład. Bóg określa jakąś rzecz. Określa ją jakoś. Na przykład mówi tak. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to sądowi Bożemu. Takie coś mówi, tak? Co to jest? To jest prawda, tak? To jest prawda. Tam nie jest propozycja. Tam nie jest coś takiego, że Bóg mówi, ja tobie proponuję, żebyś wybaczył, czy tam w ogóle żebyś się nie mścił. To jest prawda. I teraz tak, ty masz odczucia różne. Ktoś cię skrzywdził w życiu, zgwałcił, okradł, popił, oszukał, okpił, poszedłeś do kościoła, zostałeś wykorzystany, okradziony, rozumiesz, wprowadzono cię w błąd, tak? I w tobie jest cały system toków myślowych, odczuć, tak? I pozwól, ale jest taka prawda. Nie będziesz się mścił sam. I teraz popatrz. W ogóle nie możesz wziąć pod uwagę ani jednego twojego odczucia, które jest kontra tej prawdzie. Musisz zacząć, co? Pokutować. Bardzo proste. Pokuta. Gdzie tak naprawdę, co to jest pokuta? Pokuta jest bardzo matematyczna. Pokuta to jest coś takiego. To, co ja teraz myślę, to, co ja teraz czuję, to, co teraz chcę zrobić albo co zrobiłem, tak? To ja sobie porównuję z jakimś elementem prawdy. Ja się teraz przyglądam, czy to, co ja teraz odczuwam, tak, to jest takie, jak powiedział Bóg, czy to jest inne. Bo jeżeli to jest inne, to co to jest kłamstwo. Uczucia moje kłamią, myśli moje kłamią, rozumiecie? Pragnienia moje kłamią. Pozwólcie, prawda to główna, podstawowa siła wszechświata. I to jest pewna stała. Posłuchajcie, o Bogu trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Zachęcam do przesłuchania mojego wczorajszego ogłoszenia z Bielsko-Białych, będzie w internecie, o tym, jaki Bóg jest. Ja będę zatytułowałem to, bo oni znają swojego Boga. Bóg między innymi jest stały. Stały, to jest stały Bóg. Wiecie dlaczego ja na przykład się nie boję w ogóle? W ogóle nie mam lęku. Dlatego, że ja poznałem stałego Boga. To nie jest dlatego, że ja sobie coś uporządkowałem i wiecie, sobie jakieś zrobiłem zwroty w umyśle. Początek sobie robiłem zwroty w umyśle, ale najpierw to ja się dowiedziałem, że Bóg jest stały. Wiecie, jakie to jest dla mnie ważne? Że coś jest stałe? Na przykład jak ten budynek stały. Ja się dobrze czuję w stałym budynku. Jak ja widzę podłogę stałą, to ja sobie śmiało do niej chodzę. Ale jak mi się podłoga ugina pod nogami, a budynek mi się wali na łeb, to ja mam problem z tym. Kochamy stałe rzeczy.
Lubimy mieć stałych przyjaciół, tak? Lubimy mieć stałe miejsce pracy, lubimy mieć stały biznes. Lubimy mieć stałe pieniądze na koncie co miesiąc. Nie lubimy konta, na którym nie ma pieniędzy na systematycznie co miesiąc. Nie lubimy takich ludzi, którzy wokół nas są i dzisiaj mówią tak, a jutro inaczej. Zgadza się, mówią, słuchaj, przyniosę ci jutro 100 zł, a jutro mówią, wiesz co, zmieniłem zdanie. Nie lubimy tego wszystkiego. Dlaczego? Bo mamy w sobie wkodowany parametr stałości, bo Bóg jest stały. I to, co On mówi, jest stałe. Prawda jest stała. Wiecie, dlaczego od tego zaczynam? Żebyście zrozumieli jedną rzecz, że jeżeli ugruntujemy się w prawdzie, jeżeli prawda stanie się dla nas Bogiem, rozumiecie? Prawda to Bóg. Prawda to Bóg. Zaraz wam to pokażę w piśmie. Prawda to Bóg. Jeżeli my zrozumiemy, że prawda to Bóg, to będziemy mieli pewien, stały punkt wyjścia do każdej dziedziny życia. Ludzie, tu nie chodzi o to, żeby pójść do nieba. Bo my wszyscy idziemy do nieba. Ostatnio ktoś napisał w internecie pod jakimś postem, ale Boga nie ma. Wiecie, zaczęło mi się chcieć, dawno się tak nie uśmiechał, zaczęło mi się śmiać. On wyjaśni, mówi, jeżeli to zrozumiecie, to będziecie wolnymi. Zacząłem się śmiać. Ja zazwyczaj w ogóle nie odpisuję na takie rzeczy, w ogóle mówię to, ale tutaj po prostu nie mogłem się powstrzymać. On miał chyba na imię Kazik, czy coś, mówię, Kazik. Ty chyba grzyby jakieś jesz. Mówisz tak szczerze, Kaziu. I śmiałem się, jak to pisałem, w ogóle, no tak mnie facet rozbawił, rozumiesz, facet napisał, w ogóle to rozumie facet, a sprawdziłem w ogóle jego potem profil. Mówię, w ogóle normalny facet trafiony, ten Boga nie ma. Ja mówię, ale kot. To mnie normalnie przyprawiło o wewnętrzny śmiech. Wiecie dlaczego? Tak mi się stało na przykład. Bo ja mam usankcjonowaną prawdę. 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 I w różnych innych dziedzinach też tak jest. Będziemy o tym mówili na przestrzeni całej szkoły. Zobaczycie, że to nauczanie, które teraz robię, ono, jeżeli to weźmiecie prawidłowo, stanie się czpieniem wszystkiego innego. Ponieważ skoro prawda jest Bogiem, to ta prawda nazwana w jakiejś dziedzinie, tak? Ona jest dla ciebie stałą i niezmienną. Niebo i ziemia przeminie, a ten fakt nie przeminie. To jest to. Zrozumiem to. Bóg jest niezachwiany. Bóg jest stały. Jeżeli On coś ustanowił, to jest to stałe. Kocham rzeczy stałe i walczę z rzeczami chybotliwymi. W tym kraju jest pełno chybotliwości w Kościele. Uczono mnie. Ale nie wiesz przecież, co Pan ma na myśli. Przecież myśli Twoje to nie myśli Pańskie. Proroka Izajasza jest. Rozumiem? Ale kiedy ja zobaczyłem, że istnieją prawidła Boże, ja mówię, aha, to znaczy, że w ogóle ta rzecz jest taka i koniec. Nie ma tu nic. Nie ma do tego proroctwa. Rozumiecie? Nie ma do tego nic. Jest prawda. Prawda. I teraz zapiszcie sobie list do Kolosan 2,17 i do tego Ewangelii Jana 14,6. Napiszcie sobie, list do Kolosan 2,17, do tego Ewangelia Jana 14,6, zachęcam, żeby te rzeczy żeby studiować sobie w domu później. I teraz patrzmy, skoro prawda to jest zgodność ludzkich przekonań, sądów, toków myślowych, emocji, decyzji i działań ze stanem rzeczywisty, tak? To, co jest napisane w liście do Kolosan 2,17 i Ewangelii Jana 14,6 pokazuje nam bardzo ważną rzecz, że rzeczywistością, tak, czyli prawdą, jest Chrystus. Rozumiecie? Bo my musimy zobaczyć prawdę dzisiaj. To jest za mało, że my mamy definicję prawdy. My musimy zobaczyć prawdę. Ty, kiedy będziesz czytał Pismo Święte, ty musisz dotykać prawdy. Dotykać jej. Ja ci pokażę, jak to zrobić zaraz. Skoro rzeczywistością jest Chrystus, to oznacza,
że cała prawda jest zawarta w Chrystusie, ale dalej jest to jeszcze slogan. To jest slogan jeszcze. To jest coś, czego nie możemy powiedzieć. A ta szkoła nie będzie przynosiła teoretycznych rzeczy, tylko będzie przynosiła praktyczne sprawy. A więc teraz tak, skoro Chrystus jest prawdą, tak? To teraz jak my możemy tą prawdę zobaczyć? A więc przede wszystkim prawda to jest to, kim jest Chrystus. Kto to jest Chrystus? I nasze, teraz posłuchajcie, to są rzeczy, które musicie badać. Nie możecie tych rzeczy usłyszeć jedynie od swojego pastora, czy od kogokolwiek innego. Wy musicie sami zrozumieć te rzeczy. Rzeczywistość, czyli prawda, to Chrystus. A więc to, kim jest Chrystus. Po drugie, to, co zrobił dla nas Chrystus. To jest prawda. To, co zrobił dla nas Chrystus. Po trzecie, to, kim my jesteśmy w Chrystusie. To jest trzeci element prawdy do badania. Czwarty element. To, co robi dla nas Chrystus teraz. To jest czwarty element prawdy do badania. I piąty element, to co my możemy zrobić w Chrystusie. I teraz popatrz. Jeżeli ja wiem, że Chrystus jest prawdą, to co my możemy zrobić w Chrystusie. Jeżeli Chrystus jest prawdą, to teraz ja biorę Ewangelię. Daję Ci przykład praktycznego dotknięcia. Ja biorę Ewangelię i czytam tą Ewangelię tak. Że Jezus uzdrawiał chorych. Takie coś. On uzdrawiał chorych. Co on robił? Podchodził na przykład do chorego, kładł na niego ręce i uzdrawiał go. I teraz posłuchaj. Jeżeli ty masz usankcjonowane w sobie to, że Chrystus jest prawdą, tak? To ty wiesz o tym, że jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, czyli jesteś w Chrystusie, to nie potrzebujesz niczego więcej, tak? Jak tylko zrobić to, co On. I to się wydarzy. Kiedy ty to zrobisz? Wtedy, kiedy ty wiesz, że to jest absolutna prawda. Czytam o tym w Ewangeliach, przyglądam się temu, i co robię? Wykonuję rzecz. Posłuchaj, nie ma tu dodatkowych objawień, nie ma tu słów proroczych, nie ma tu, nie mają znaczenia żadne odczucia. Nic nie ma żadnego znaczenia. Nic! Może to się stać wtedy, kiedy będziesz śpiący, kiedy będziesz nienajedzony, kiedy będziesz miał wstęcie po fasoli. Rozumiesz? W ogóle nie ma żadnego znaczenia, jak się czujesz. Nie ma znaczenia, że się dopiero z kimś pokłóciłeś. Nie ma żadnego znaczenia, czy się pomodliłeś, czy pościsz, czy cokolwiek innego robisz. Ponieważ Chrystus jest prawdą. Ja jestem w Chrystusie, a On we mnie. A więc teraz idę i to zrobię. Dlaczego ludzie tego nie robią na przykład? Ponieważ nie wierzą prawdzie. Wiecie, gdzie jest problem ludzi w Kościele? Nie dowierzają prawdzie. Jezus mówi tak, w tej Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy. Jeżeli prawdziwie zaczniecie podchodzić poważnie do moich słów i uznacie, że jestem prawdą, to to was wyswobodzi. Do czego was wyswobodzi? Do mojego życia. Będziecie żyli tak jak ja. Grzech przychodzi do życia człowieka. Jakikolwiek grzech. Rozumiecie? Grzech nie spada na człowieka jak grom z jasnego nieba. Takich rzeczy nie ma. Ja zawsze każdemu człowiekowi mówię, pierwszy kieliszek pije się na trzeźwo, pierwszą krechę wciąga się na trzeźwo. Rozumiesz? Jak idziesz gdzieś cudzo łożyć, to nikt cię tam nie ciągnie za uszy. Rozumiesz? To w ogóle jest nieprawda. Wszędzie decydujesz.
na tym świecie, posłuchajcie, będę wam mówił tylko prawdę, na tym świecie nie decydują o sobie tylko ludzie opętani. Rozumiecie mnie? Tylko ludzie opętani nie decydują. Reszta to ściema, czy ktoś nie decyduje o sobie. Słuchajcie, ja będąc w świecie udawałem psychicznie chorego. Ja się bujałem po różnych szpitalach psychiatrycznych. Ja przyjrzałem się na rzeczy od spodu. Ja dzisiaj jestem terapeutą, dzisiaj robię różne rzeczy, ale wcześniej przyglądałem się tym rzeczom od spodu. Wiecie, mam kolegę, który jest psychiatrą. On powiedział mi taką ciekawą rzecz, cały czas czynnym psychiatrą. On ma swoją też praktykę i tak dalej. On mówi, wierzący człowiek, czyli nasz brat w Chrystusie. On mówi, wiesz, Arko, mówi, po latach moich działań z ludźmi psychicznie chorymi i zaburzonymi doszedłem do takiego wniosku, jak szliśmy w Sopocie i sobie rozmawialiśmy. Mówi, że mówi, większość moich pacjentów nie jest zdrowymi tylko z jednego powodu, tego, że nie chcą. No wiesz, jak ja to słyszał od Kowala, tak? Ale to słyszę od psychiatry. Od człowieka, który ma bardzo mocną praktykę psychologiczną w ogóle w Trójmieście. Tak? On mówi, wiesz, mówi po prostu, ja to wiem dziś. Po prostu. I mówi, i zbadałem ten temat, a głównym powodem do tego, dlaczego nie chcą, to jest to, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Proza życia. Rozumiecie? Nasz kot w domu. Kot. Mamy kota Filemona. I nasz kot w domu. Tak? Ja nie wiedziałem o tym, że tak koty też mogą robić. Że tak potrafią manipulować, do tego stopnia są w stanie w ogóle... Okazało się, że nasz kot zdenerwował się tam na coś, już nie pamiętam na coś, i wmówił sobie chorobę. I się rozchorował na tą chorobę. I poszliśmy z nim do weterynarza, a lekarz mi mówił, panu, bo tak koty robią. Jeszcze jak kot jest stresowy, jak pański kot, to się po prostu rozchorował w człowieku. Czujesz klimat? No kot się wziął, rozchorował do niczego. Bo on się wkurzył. Bo coś nie było po jego kociej myśli w tobie. I on sobie zafał falą chorobkę. Rozumiesz? Ile my ludzi uzdrawiamy z chorób, które sobie sami zawalili. A ile ludzi nie chce być z chorób dlatego, że nie chcą brać odpowiedzialności za życie. A ile ludzi nie chce być wolnymi od demonów. Słuchajcie, to w ogóle jest masa. Ile ludzi chce żyć w patologii, dlatego żeby na kogoś czuć swoją odpowiedzialność. Zaopiekuj się mną, pomóż mi. Proszę was. Prawda. Prawda. To jest coś, co wyswobadza. Jeżeli ja śledzę życie Chrystusa, rozumiecie? To ja muszę wierzyć w życie Chrystusa. Wiecie, w co ja wierzę dzisiaj? Ja wierzę, że tylko Chrystusa emocje były zdrowe. Ja w ogóle wierzę, że jedyną osobą zdrową emocjonalnie w Biblii to był Chrystus. Rozumiecie? Ja nie mam żadnych dowodów na to, że ktokolwiek inny, jakikolwiek inny bohater biblijny, tak? On nie był zaburzony psychicznie. Ja nie wiem tego. Więcej, jak czytam do mnie, to widzę, że byli. To byli zaburzeni ludzie różni. Co w ogóle nie zmienia postaci rzeczy, że byli namaszczeni. I że działał przez nich Bóg. Rozumiecie? Bo ja dzisiaj oglądam masę chrześcijan, która jest zaburzona, a działa przez nich Bóg. Bo to są dwa odrębne byty. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale kiedy będę uczył na temat trójjedyności człowieka, to te tematy poruszymy dogłębnie. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że prawda, tak, ona jest w Chrystusie. I ty musisz zrozumieć, że obserwacja Chrystusa, Jezusa Chrystusa w kartach Biblii jest podstawą dla twojego ogarnięcia bazy. Rozumiesz? To, co Jezus czuł, to prawda. To, co Jezus mówił, to prawda. To, jak się Jezus zachowywał, to prawda. Ten człowiek był niezaburzony. To jedyny prawdziwy osobnik od czasów Adama i Ewy. To prawda. Rozumiecie? O tym mówi Pismo. I on się też tak sam przedstawia. Trzeba było być kozakiem, żeby tak się przedstawić. W tamtych czasach trzeba było być naprawdę kozakiem, żeby stanąć przed ludźmi i powiedzieć, ja jestem prawda. Zrozumcie mnie. O mnie w tamtym... W ogóle wiecie, że takich ludzi jak Jezus, to chodziło wielu wtedy w Galilei, to pewno ludzie tak chodziło, nauczyciele. Oni mieli swoje kluby, swoje klany. Za jednymi chodziły setki, za innymi dziesiątki, za innymi jednostki. To była normalna sprawa. Znajdowało się swojego mentora,
I za tym mentorem się chodziło. Naśladowało się jego życie, uczyło się od niego. Jezus był jednym z nich. Jednym z wielu. Jezus nie był szczególnym mentorem. Ale on miał szczególny przekaz. Rozumiecie? Ten galilejski rzemieślnik stawał przed nim i mówił, ja jestem prawdą. Kurczę! Rozumiecie, co to było? O, w ogóle szok! Trochę święty Paweł zanim tego złapał, jedyny. Jako jedyny. Ja dlatego zawsze mówię, taki bardziej pawłowy jestem. Rozumiesz? Bo to w ogóle to jedyny Paweł, za tym, w ogóle jedynie Paweł tak głosi. To on tego dotknął, trochę dotknął tego. Bo był w stanie stanąć przed Tymoteuszem, pisać do Tymoteusza, ty poszedłeś za moim tokiem myślenia, za moim nauczaniem, za moją wiarą. Paweł nie rzuca, nie mówił tam, za Jezusem poszedłeś, chodź za Jezusem. Czy jak ja słucham niektórych ludzi, jak oni głoszą, to tym ludziom opowiadasz. Przecież jedyny Chrystus, którego oni widzą, to ty. Co ty w ogóle opowiadasz za bzdur? Prawda to jest Chrystus. Prawda to nie jest to, co nam się zdaje. Posłuchaj dalej. Prawda to nie jest to, co ty czujesz. To w ogóle nieprawda jest. Czy wy zdajecie sprawę, że to, co my czujemy, to jest nieprawda w ogromnej ilości rzeczy? Ja swoje emocje porównuję z emocjami Jezusa. Ja dopiero niedawno, tak? Przestałem pokutować z tego, że się gniewam. Ja byłem jeszcze religijny do niedawna w tej sferze. Rozumiecie? Ja przepraszam, mówię, Panie, przepraszam Cię, że ja się rozgniewałem na kogoś. I mniej więcej rok temu, badając cały czas to, o czym do Was dzisiaj mówię, zrozumiałem jedną rzecz, że jeżeli ja się nie będę gniewał, to ja będę grzeszył. Bo Jezus się gniewał, on nigdy za to nie przepraszał. Nie wiem, czy w ogóle zauważycie, że Jezus nigdy nikogo za nic nie przepraszał. Ani Boga, ani ludzi. Co to oznacza? To znaczy, że był idealny. Doskonała, wcielona prawda. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Logos. Czysta prawda Boża. Z kogo my mamy brać przykład i w jaki sposób? Jedynie z Jezusa. I to jest bardzo ważna informacja dla tej szkoły. My mamy się konfrontować z Jezusem. I pamiętaj, Duch Święty, ja nie mówię o różnych podróbach, mówię o Duchu Świętym. Duch Święty nigdy nie poprowadzi cię do czegoś, co jest inne niż zachowania Jezusa, myślenie Jezusa, odczuwanie Jezusa. Ponieważ to jest Duch Jezusa. I Słowo Boże mówi, że On przypomni Ci o wszystkim, co dotyczyło Jezusa. Rozumiecie? Wiecie, że życie chrześcijanina, ono w ogóle nie jest trudne, o ile my znamy schemat funkcjonowania. Ja musiałem dokonać mega gwałtu na mojej psychice. Ja musiałem zrozumieć, że to, co ja czuję, rozumiecie? To niekoniecznie jest prawda, to może być szczere. Często ludzie do mnie przychodzą i mówią mi jakąś rzecz i mówią, Artur, jestem z Tobą szczery. Ja mówię, wierzę Ci, że jesteś szczery, ale to, że jesteś szczery, nie oznacza, że jesteś prawdziwy. To jest wielka różnica, być szczerym, a prawdziwym. Ponieważ mówię, odczucia, które posiadasz, są odczuciami kłamliwymi i zaczniemy nad tym pracować. Ty czujesz i mówisz o tym, to jest szczere, ale Ty czujesz nieprawdziwie. Bo tak nie czuł Jezus. Ty myślisz i mówisz mi, co myślisz, to jest szczere, ale myślisz nieprawdziwie, bo tak nie myślał Jezus. Podjąłeś pewne działania, ale te działania, mimo że są szczere, wynikają z twojej szczerości, ze szczerości twojego serca, one nie są prawdziwe, bo tak nie postępował Jezus. Na przykład proste ruchy ekumeniczne, jest to ekumeniczny ruch. Łączymy się, tak? Nie patrzmy na to, co nas dzieli, patrzmy na to, co nas łączy. Nie zagłębiając się w filozofię zagadnienia, wierzymy w osobę Jezusa.
I przyglądamy się na Jezusa i patrzymy, co Jezus zrobił z ówczesnym judaizmem. Postępowanie Jezusa wobec kapłanów. Czy widzimy choćby jeden przykład życia Jezusa, że Jezus rozmawia z którymś z kapłanów i mówi tak, zróbmy tak, zostawmy nieco z tego, co wy mówicie i przyjmijmy nieco z tego, co ja mówię i spotkajmy się w połowie drogi i ustanówmy jakąś formę kompromisu. Wy widzieliście takie coś? Tam nie było takich zjazd. W ogóle on im popsuł wszystko. W ogóle popsuł. Rozumiecie, o co chodzi? A powiem wam najlepszy w ogóle. Ostatnio ja zrozumiałem, że Jezus, w ogóle będąc takim samym człowiekiem jak my, on się zderzył z bardzo poważną rzeczą w swoim życiu, bo on musiał, wiecie, co on musiał zrobić? On musiał uwierzyć w to, że w ogóle to, co on słyszy, to jest Bóg. Że to, że on słyszy te rzeczy od Boga, a one są inne niż tradycja, kultura i to wszystko jest wokół, że to jest w ogóle prawda. Rozumiecie? Ja nie sądzę, że mu to przyszło łatwo. Ja nie sądzę, że on sobie siedział i mówił, o super, słyszę Ojca. Niekoniecznie. Jezus toczył walki, potężne walki, gdzie musiał brać wszystko, tak? Nad wszystkim autorytet i przyjmować tylko i wyłącznie czystą prawdę. To w ogóle, rozumiecie? Zobaczcie, Jezus nigdy nie wszedł w żaden kompromis z żadnym kapłanem. Zauważyliście to? W ogóle, mimo że się wychował w religii judaistycznej, tak? On nigdy nie wszedł w kompromis z kapłanem. Stawał przed nimi na końcu, nawet na końcu, do końca stoi i mówi tak. Zobaczycie Syna Człowieczego, mówi, na obłokach. W ogóle rozumiesz, co on robił? Czy tam od razu sobie ten szaty rozerwał, mówi nie, on mówi, poszedł po całości, wie, świątynia w ogóle. Rozumiecie? On zupełnie miał inne poglądy. On mówi, zbóżcie to w 3 dni, to odbuduje. On w ogóle nie uznawał tych rzeczy, tak, za istotne. To w ogóle, to co innego było. To była prawda. Posłuchajcie, a więc teraz przychodzi taka myśl komuś, na przykład do głowy, spotkajmy się tam w jakimś ruchu ekumenicznym, tutaj sobie zróbmy to, przecież to jest nieprawda. Z prostej przyczyny. Jezus nigdy tak nie zrobił. Nigdy tak nie zrobił Jezus. Skoro Jezus tak nie zrobił, a ty chcesz tak zrobić, to oznacza, że to, co ty masz obecnie w swoich przekonaniach, to kłamstwo. No bo to Jezus jest prawdą. Usankcjonujmy sobie te rzeczy. Rozumiecie? Usankcjonujmy sobie te rzeczy. I teraz posłuchajcie, przyjaciele. Prawda jest czymś takim, co jest... Ja wam powiem parę rzeczy jeszcze na temat prawdy. Prawda jest czymś takim, co jest najbardziej opresjonowaną rzeczą na świecie. Będzie to opresjonowane w twoim umyśle, będzie to opresjonowane w twoim funkcjonowaniu codziennym. Prawda będzie opresjonowana. To jest nieprawda, że wiara twoja będzie opresjonowana. Będzie opresjonowana prawda. Wiesz, dlaczego diabeł opresjonuje najbardziej prawdę? Dlatego, że jeżeli diabeł zaciemni twoje oczy na prawdę, to z twojej wiary nic. Bo wiara, ona jest aktywna tylko wtedy, kiedy ty wierzysz w prawdę. A jeżeli ty nie widzisz prawdy, nie znasz prawdy i ty wierzysz, to wierzysz w coś, co prawdą nie jest. Rozumiecie? I wtedy żaden kłopot. Wierz sobie. Chodzi o to, żeby zakryć ci produkt dający siłę i moc. To nie z wiary płynie nasza moc. To z prawdy płynie nasza moc. Rozumiecie? To prawda jest elektrownią jądrową, nie wiara. Wiara to przewód, kabel. Będziemy uczyć na temat wiary, będę o tym mówił, ale prawda jest elektrownią. Rozumiecie? Ja dzisiaj mówię do was to z miejsca człowieka, który konfrontował i konfrontuje swoje życie z prawdą ustawicznie. Robi to moja żona. Uczymy tego ludzi w naszym kościele i w całym zespole apostolskim. Uczymy tego ludzi. Obojętnie co będzie. Wczoraj rozmawiałem z takim pastorem, jednym naszych,
z naszych kościołów, człowiekiem bardzo charyzmatycznym, człowiekiem, który naprawdę w ogóle idzie przecina. I powiedziałem mu tak, jesteś zapraszany na wiele usług już w Polsce. Manifestuje się przez Ciebie Boża moc. Pamiętaj, nie wolno Ci zejść. Tak? Z pułapu prawdy ani na krok. Może będzie tak, że pojedziesz gdzieś do kościoła, uwolnisz poselstwo prawdy i już Cię nigdy tam więcej nie zaproszą. Grosza stamtąd nie dostaniesz, a nie dosyć, że Cię nie zaproszą i grosza nie dostaniesz, to jeszcze powiedzą innym ludziom, co mówiłeś u nich w kościele i że oni się z tym nie zgadzają. Ale Twoim obowiązkiem, mówię, jest tam mówić prawdę. Bo jeżeli tam nie będziesz mówił prawdy i spłycisz swoje poselstwo po to, żeby być człowiekiem, który może gdzieś wejść, to się poślizgniesz. Jezus nigdy nie zastanawiał się, co ma robić, żeby go gdzieś przyjąć. On był sobą. Zauważa się to? On był sobą, ten człowiek. Był czystą prawdą. On mówi tak, nie chcecie mnie słuchać, nie słuchajcie. Chcecie mnie słuchać, słuchajcie. Chcecie odejść, idźcie. Chcecie zostać, zostańcie. Rozumiecie? Idziecie ze mną, to mówię sobie tak, idę do Jerozolimy, idziecie ze mną. Ja nigdy nie słyszałem, żeby Jezus na przykład zebrał swoich uczniów i powiedział tak, przepraszam, czy chcecie iść do Jerozolimy, zróbmy jakieś spotkanie starszych zboru. Jezus mówił tak, idę do Jerozolimy, idziecie ze mną. Kiedyś w jednym mieście usiadłem z ludźmi zainteresowanymi założeniem kościoła, tak powiedziałem tak, posłuchajcie. Chcę tu założyć kościół. Zrobię to z wami albo bez. Mówię, jeżeli chcecie, żeby to było z wami, zrobię to z wami. Jeżeli nie chcecie, zrobię to bez was. Czy jest mi łatwo tak mówić? Nie jest mi łatwo. To nie jest związane z tym, że jest mi to łatwo zrobić. Absolutnie. Absolutnie. Ja, natomiast po moje uczucia mówią zupełnie coś innego. Wiecie, co mówią moje uczucia? Weź w położenie tych ludzi. Zapoznaj się z ich wizją. Wiecie, o co chodzi? Zapytaj ich. Porozmawiaj z nimi. Rozumiesz? Ale ja nigdy nie widziałem tego u Jezusa. To jest brutalne, co mówię teraz do was. Ale Jezus jest prawdą. Jego zachowania to prawda. On jest w tobie. On niczego innego w tobie nie zrobi, jak to, co robił na ziemi. Rozumiecie? W ogóle nic. On nie ma innego zdania dzisiaj, będąc w tobie jako Święty Duch, niż wtedy, jak chodził po ziemi. Ma takie same zdanie. Rozumiesz mnie? W ogóle mu się zdanie nie zmieniło. Prawda. Prawdą jest to, co on robi teraz dla ciebie. Na przykład. To, że ustawicznie za tobą się stawia w niebie. Prawdą jest to, co ty możesz zrobić przez niego. Rozumiecie? To jest wszystko prawda. Te rzeczy musicie badać. Kiedyś kolejny taki człowiek, który gdzieś moim mentorem jest już dzisiaj z Bogiem, John Austin, on mówił takie rzeczy. Jesteś tym, kim Biblia mówi, że jesteś. Umiesz to, co Biblia mówi, że umiesz. Zrobisz to, co Biblia mówi, że zrobisz. Rozumiecie? Stał w ogóle i głosił. Wiecie? On w ogóle, on cały czas kierował ludzi na Chrystusa, który jest w nim. I mówi, skoro Chrystus to robił, ty to możesz robić. Skoro Chrystus tak czuł, ty tak możesz czuć. Skoro Chrystus nie miał depresji, ty nie musisz mieć depresji. Rozumiecie, o co chodzi? Skoro Chrystus nie miał raka, ty nie musisz mieć raka. To jest bardzo ważne. Skoro Chrystus, to i ty. Bo to prawda. Ale prawda. W Księdze Izajasza 59, 14, 15 jest pokazane, że prawda może się potknąć. I prawdę można skupić na przykład. A więc zobaczcie teraz, jakie to są rzeczy. Zapisujcie sobie. Izajasz 59, 14, 15. Kilka rzeczy, żebyście mogli je badać. Zapisujcie dalej. Jeremiasz 7, 28. Prawda może zaginąć. Jeremiasz 7, 28. Dalej zapisujcie. Daniel
8:12. Prawdę można powalić. A więc zobaczcie, bo Bóg chce, żebyście zobaczyli, że to, że prawda jest naczelną siłą Królestwa, podstawową, że prawda to Bóg, to nie oznacza, że ona nie jest opresjonowana i to też nie oznacza, że diabeł nie wytoczył potężnej batalii przeciwko prawdzie. Od tysięcy lat diabeł pracuje nad tym, aby prawda była powalana, potykała się, żeby była zdyskredytowana. Wszędzie tak jest, zauważacie to? Wszędzie tak jest. Czy to na takim poziomie, czy na innym poziomie. My nie mamy na to czasu, żeby przywoływać różne rzeczy z historii, ale wystarczy przez historię się przeleci. Rozumiecie? Ja ostatnio sobie przyglądałem się i tak tylko dotknąłem tego tematu, jak przez lata rozwijały się koncerny medyczne. Jak przez lata wycofywano proste rzeczy na przykład. Na przykład takie, żeby sztuczce nie były srebrne. Całe życie ludzie jedli srebrnymi sztućcami, rozumiecie, i oblizywali srebrne widelce i łyżki, tak? I dostarczali do organizmu swojego srebro, które jest najstarszym i najsilniejszym antybiotykiem. Rozumiecie? Potem wprowadzono pewne systemy, srebrzycy się dostaje i powoli się wycofywało, zaczęło wycofywać różne rzeczy. Rozumiesz? Po co? Ludzie, w ogóle tysiące różnych rzeczy jest, tysiące. W każdej dziedzinie. Diabeł chce, aby prawda się potykała, kupiła, aby była powalona. Poczytajcie pod tymi wersetami w Biblii. Diabeł nienawidzi prawdy. Nienawidzi prawdy. Jeżeli już się ktoś narodził z Bożego Ducha, to on teraz będzie pracował, żeby on nie poszedł dalej w prawdę. Jeżeli już powstał jakiś ruch Boży, to diabeł będzie robił wszystko, żeby tylko prawda tam została zakryta. Ileż ruchów w Polsce było wspaniale zaczętych. Poszli w ekumenię, poszli w inne rzeczy. Rozumiecie? Szok. Jak podchodzić do prawdy? W Ewangelii Jana 8:32, o tym, co czytaliśmy, jest napisane, że prawdę musimy poznawać. To poznanie prawdy wyzwala. Czyli ty musisz pracować nad poznawaniem tej prawdy. Rozumiesz, co ja tobie zostawiam dzisiaj? Ty musisz nad tym pracować. To nie będzie coś takiego, że po prostu ta prawda jest i ona w mnie wpadnie. Nic w ciebie nie wpadnie. Ty musisz do tego się dokopać, dogrzebać i nie zrobi tego za ciebie nikt na świecie. Nie przyjmiesz tego jedynie przez to, że sobie włączysz na YouTubie nauczanie, że sobie przeczytasz kawałek Biblii codziennie. Nie. Ty musisz w swoim sercu powiedzieć: Boże, położę swoje życie, aby poznawać Twoją prawdę. Jest to dla mnie priorytet. Posłuchajcie, dla mnie priorytetem jest zgłębianie Bożej prawdy i rozpowszechnianie jej w swoim życiu. To jest mój priorytet. Jakby ktoś mnie zapytał o rzecz najważniejszą w życiu, ja bym powiedział, najważniejsze dla mnie jest dogrzebywanie się do głębszych pokładów prawdy. To jest moje osobiste. Rozumiecie? Wiecie, jestem tak otwarty na to, że w każdej chwili, tak, widzę rzeczy, które są związane z prawdą. Chcę, żebyś doprowadził siebie do tego stanu. Chcę, żebyś był poszukiwaczem przez całe swoje życie. Chcę, żebyś konfrontował się z prawdą przez cały czas, 24 godziny na dobę. Nie bój się tego. To nie jest w ogóle uciążliwe. Poddaj się temu po prostu. To zacznie jakby samo działać. Bóg jest niesamowity, bo kiedy ty się zgadzasz z czymś u Niego, On uwalnia moc twórczą w to zjawisko. A więc jeżeli chcesz tego, to się będzie działo. Będziesz przyjmował prawdę ze wszystkich źródeł. Biblia będzie jednym z nich. Rozumiesz? To będzie do ciebie płynąć. Ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron. Wczoraj sobie siedzę, jem kolację z moimi przyjaciółmi. I raptem w luźnej rozmowie dowiaduję się, że istnieje zwierzę, która nazywa się żachwa. Nie wiedziałem, że istnieje zwierzę żachwa. Zacząłem się interesować na chwilę tym zwierzęciem. Mówię, jakie to ciekawe zwierzę żachwa. Powiedział mi człowiek kilka rzeczy o żachwie. Wszedłem do internetu, żachwa. Okazuje się, że co to jest żachwa? Jest to maluteńki stworek morski. Tak? Taka ośmiorniczka, taka pierdółka mała. Okazuje się, że to coś ma mózg.
robi. Te coś takie coś sobie zrobiło, że tego mózgu używa tylko do jednej rzeczy. Żeby dotrzeć na dno, rozumiecie? Znaleźć sobie miejsce w wegetacji, w którym spędzi resztę życia, to coś ma w ogóle, ta żachwa ma dwa otwory. Jednym przyjmuje pokarm taką rurką, a drugim wydala. I on, ta żachwa używa tego mózgu tylko po to, żeby zejść na dno, wejść w miejsce wegetacji, a potem wiecie, co on robi, to zwierzę? Zżera własny mózg. Szok w trampkach. Wiecie, jak ja o tym się dowiedziałem, mówię, Boże, jak wielu moich braci i sióstr narodzili się z Twojego Świętego Ducha. Użyli mocy Twojej tylko do tego, żeby wejść w miejsce wegetatywne. I tak żyją przez całe życie. Napisałem szybko artykuł, nie bądź żachwą. Rozumiesz? Szok. Mówię, o co chodzi? Jeżeli szukasz prawdy, ona wchodzi w ciebie i pokazuje ci pewne zjawisko. Jeżeli jesteś otwarty. Dlaczego tak się dzieje? Bo jestem otwarty na prawdę. Chłonę ją. Bądź taki właśnie. Chciej tego, a Bóg zacznie robić rzeczy. Badaj Chrystusa. Badaj Jego życie, przekonania, poglądy. Nie bój się dokonywać bardzo silnych cięć w związku z tym. Jeżeli zobaczysz w sobie rzeczy, które są inne niż u Chrystusa, to przestań pytać 15 razy Boga, Panie, czy na pewno, czy na pewno? Na pewno, bo tak miałem, kiedy chodziłem po ziemi, a ja chodząc po ziemi byłem jedyny idealny. A więc po prostu, skoro ja tak myślałem, to tak jest, Artur. Mówię, dobrze, Boże. To teraz ja poddaję swoje chore myślenie Twojej prawdzie. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Rozwal to swoją mocą. Ja chcę myśleć tak jak Jezus. I nie bój się straty. Strata to cena uczniostwa. Pamiętaj. Strata jest ceną uczniostwa. Uczeń to nie jest człowiek, który jedynie zbiera wiedzę. Uczeń to człowiek, który pozwala, aby niepotrzebne rzeczy z niego wylatły. To definiuje ucznia. I to jest naprawdę indywidualna praca. Tego się nie można nauczyć. Nie można przeczytać książki, jak zdobyć prawdę. Bo prawda jest nam podana. Prawdą jest Chrystus. I jak ja się dowiedziałem, że Chrystus wstawia się za mną ustawicznie, tak? To wiecie, o co chodzi? Ja upadam, zgrzeszę, zrobię coś złego. Rozumiecie? I ja w ciągu nie wiem ilu, 5-10 sekund, tak? Jestem z powrotem aktywnym sługą Bożym. Rozumiecie, wiecie dlaczego? Ponieważ ja już wiem, co ja mam robić. Jak przychodzą do mnie oskarżenia, to te oskarżenia natychmiast są przeze mnie uderzone. Ja nie zastanawiam się nad żadnym oskarżeniem. Przychodzi taka myśl, zawaliłeś fon, i ona się cofa od razu. Ale powinieneś fon, i ona się cofa od razu. Tak jak przyszła, ja w ogóle nie rozpatruję tego zjawiska. Bo gdybym ja to zaczął rozpatrywać, to by się zaczęło rozwijać we mnie. No faktycznie, zawaliłem, no może powinienem więcej z tym człowiekiem spędzić czasu. No może jakbym do niego zadzwonił parę razy, to on by nie odszedł z kościoła. Jezus nie zadawał takich pytań sobie. On nie pytał o powody. Ten potężny kaznodzieja, żadnego ze swoich ludzi, którzy od niego odeszli, nie zapytał o powód. On się odwracał i mówił tak. Kto jeszcze chce odejść? Kurczę. Co z nim było? Mówię, Boże, co z nim było z tym człowiekiem? On był prawdą. To była prawda. Bóg nikogo nie ściga. Bóg nikogo nie namawia do niczego. Bóg nikogo o nic nie prosi. Kiedyś byłem w naszym kościele w Holandii i postanowiłem pojechać do Antwerpii. Do Belgii, bo chciałem zobaczyć dwie rzeczy. Mieszkalną dzielnicę żydowską i chciałem zobaczyć aleję, na której się sprzedaje brylanty. To było dla mnie ciekawe. W ogóle zaskoczyła mnie ta sieć sklepów z brylantami, która tam jest w Antwerpii. Wiecie dlaczego? Mi się wydawało, że to będą jakieś splendory, wiecie, wielkie w ogóle banery, a to co ty? W ogóle sklepik przy sklepiku i w każdym Żyd. Wiecie? A naprzeciwko jakiś rozjazd, chudy chodnik, w ogóle takie wiecz, nie? I wtedy, kiedy sobie szedłem tą aleją, to przyszła mi taka myśl do głowy. I wierzę, że to był Duch
Duch Święty, Duch Święty powiedział, Artur, zauważyłeś to? Brak tutaj reklam, tych prylatów. Ja mówię tak, bo skarbów się nie reklamuje. Reklamuje się, proszę, do pieczenia. Rozumiesz? Farbę do malowania ścian, ale nie brylanty! Brylant! Rozumiesz? Ma swoją wartość i o tym wie każdy kretyn. I to ludzie szukają sklepu z brylantami, a nie sklep z brylantami ludzi. Rozumiecie? Sklep z bułkami możecie szukać, ale sklep z brylantami nigdy cię nie będzie szukał. Bóg cię nigdy nie będzie do niczego namawiał. On nie będzie za tobą chodził. Pokazuję wam praktyczne rzeczy związane z moim poznaniem prawdy. Ja zauważyłem, że to tak wygląda. Proszę was, grzebcie w tym, szukajcie w tym, dowiadujcie się w tym.